Cześć! Tematem dzisiejszego odcinka będzie technika spawania drutem proszkowym, czyli metodą 136. Na początek chciałbym powiedzieć parę słów ogólnie o spawaniu tym oto drutem, czy jak kto woli metodą 136. Generalnie z mojego punktu widzenia jest to najprostsza metoda do opanowania, jeśli chodzi o wprowadzenie jakiegoś nowego spawacza, czy osoby, która rozpoczyna spawanie, a zastosowanie tej oto metody głównie przy spawaniu jakichś ciężkich konstrukcji lub przemyśle stoczniowym, gdzie mówiąc wprost liczy się wysoka wydajność, wykonywanie takich oto przetopów na podkładce ceramicznej jest dużo wygodniejsze niż na przykład drutem twardym. Niejednokrotnie materiały są zmontowane w ten sposób, że te szczeliny są szersze i drutem tak zwanym litym byłoby troszeczkę trudniej, natomiast drutem proszkowym na podkładce ceramicznej jest o wiele łatwiej, szybciej i, jak już mówiłem wcześniej, nie wymaga to wieloletniego doświadczenia, tylko na przykład ktoś, kto niedawno rozpoczął spawanie, bez problemu wykona taką oto spoinę w tej pozycji. Z mojego punktu widzenia szerokość szczeliny w tej oto pozycji powinna wynosić między 3 a 4 mm, ponieważ najlepiej by było, jeśli byśmy wykonali przetop czy warstwę graniową, prowadząc uchwyt ściegiem prostym. Jeśli by się zdarzyło, żebyście spawali przetop na takich oto materiałach w takiej pozycji, który jest szeroko otwarty, czyli szczelina jest szeroko otwarta, to proponuję wykonać najpierw jeden ścieg u dołu, następny ścieg ściegiem prostym i daję Wam gwarancję, że w ten sposób przetop uzyskany w pozycji naściennej będzie prawidłowo wykonany. Jeśli wykonamy go wykonując jakiegoś typu zakosy między górną ścianką a dolną, to najprawdopodobniej ten przetop będzie nieprawidłowo wykonany, ponieważ będziecie podcinać górną ściankę materiału. Jak również jakbyście spawali go jakąś techniką pchaj uchwyt, w tej sytuacji akurat to jest już na samym początku skazane na niepowodzenie, ponieważ drutem dotykamy do podkładki ceramicznej, która może zostać w jakimś sensie wypchana lub odklejona i będziemy zmuszeni przerwać spawanie. Jeśli chodzi o dobór parametrów pod spawanie tego oto przetopu, powiem tak. Dla mnie parametry są wtedy odpowiednie, spawając tego typu spoiny, jeśli proces oddaje odgłos takiego trzeszczenia.
Bywa tak, że po prostu musimy czasami przerwać spawanie z różnych powodów, na przykład drut nam się skończył lub po prostu zaprosił ktoś Was na testy spawalnicze i zażyczył sobie, abyście wykonali spoinę z przerwą na środku, ponieważ chciałby zobaczyć, jak się zachowujecie w takich sytuacjach. Z mojego punktu widzenia ten punkt stop należałoby przygotować do kontynuacji spawania poprzez wyszlifowanie tak zwanego wjazdu. Jeśli chodzi o kontynuowanie tego przetopu, proponuję rozpocząć go w tym miejscu, w którym jeszcze nie znajduje się ten tak zwany wjazd, ponieważ dzięki temu ta cała warstwa będzie czysta w środku lub jest możliwość, że wykonamy czystą, a ten punkt rozpoczęcia spawania zeszlifujemy i on nie będzie widoczny. Nigdy nie odrywajcie podkładki ceramicznej przed wykonaniem warstwy wypełniającej lub zabezpieczającej ten oto ściek przetopowy, ponieważ spawanie drutem proszkowym wydziela troszeczkę więcej ciepła w kierunku spawanego materiału niż na przykład jakbyśmy wykonali ten oto przetop drutem litym, i co powoduje dużo większe naprężenia na spawanym materiale. Jeśli odbezpieczymy tą część tak zwaną troszeczkę zabezpieczającą materiał, dzięki której jest taki jakby amortyzator, który troszeczkę spowalnia chłodzenie tego ściegu przetopowego. Po spawaniu ta ceramika odstaje dosyć swobodnie, nie trzyma się mocno w porównaniu do sytuacji, w której znajdowała się ona w trakcie jej przyklejania. Kamień wygląda w ten sposób. A przetop spójrzcie, jak wygląda przetop. Miejsce łączenia. Nie można nic nam, z mojego punktu widzenia przynajmniej, zarzucić. Jeśli chodzi o jakość od frontu, to co również mówiłem, że będzie taka sytuacja, jeśli rozpoczniemy przed miejscem, w którym wykonaliśmy tak zwany wjazd. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!